Film produkcji japońskiej z serii Cudowna planeta. Część czwarta. Tajemnica atmosfery przemienionej w skałę. Scenariusz i reżyseria Masaru Ikeo. Grenlandia, 80 stopień szerokości geograficznej północnej. Lato tylko na krótko sprowadza na tę ziemię błogosławieństwo cieplejszych dni. Na naszej planecie różnice temperatur osiągają stosunkowo niewielką wartość. Nie jest ona ani zamarzniętym lodowym światem, ani wirującą kulą ognia. Średnia temperatura na Ziemi wynosi 15 stopni. A jednak w rejonach polarnych lodowe pola mają kilka tysięcy metrów grubości i nigdy nie topnieją. Krótkie lato nie powoduje większych zmian w Arktyce i na Antarktydzie. Dziś wiemy, że w ciągu milionów lat temperatura na świecie podlegała dość dużym wahaniom. Gdyby ponownie wyraźnie wzrosła, duża część tego lodu by się roztopiła, przez co poziom morza podniósłby się o kilka metrów. Wysokość temperatury na naszej gościnnej planecie jest efektem utrzymywania się delikatnej równowagi między składnikami ziemskiej atmosfery. Oto obserwatorium do prowadzenia badań atmosferycznych na szczycie wulkanu Mauna Loa na Hawajach. To miejsce znajdujące się z dala od gęsto zaludnionych rejonów znakomicie nadaje się do tego celu. Od ponad 30 lat uczeni mierzą zawartość poszczególnych składników atmosfery, zwracając szczególną uwagę na zmiany zawartości dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla, gaz, który trafia do atmosfery z każdym naszym wydechem, stanowi obecnie zaledwie 0,03% jej składu. Jednakże nawet niewielka zmiana zawartości dwutlenku węgla może spowodować istotną zmianę temperatury na całej planecie. W roku 1958, kiedy rozpoczęto obserwacje na Mauna Loa, stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wynosiło 315 cząsteczek na milion. Dzisiaj wzrosło do 350. 30 lat obserwacji wykazało, że ilość dwutlenku węgla w powietrzu stale rośnie, ze średnią prędkością ponad jednej cząsteczki na milion rocznie. W ciągu zaledwie 30 lat poziom dwutlenku węgla w atmosferze wzrósł o 10% i nadal rośnie. Światło słoneczne, źródło życia dla naszej planety, przechodzi przez filtr atmosfery i dochodzi do powierzchni Ziemi, ogrzewając ją. W nocy ciepło wypromieniowuje w bezgraniczny chłód przestrzeni kosmicznej. Jednakże dwutlenek węgla zapobiega ucieczce ciepła z powierzchni Ziemi. Jest to tak zwany efekt cieplarniany. Niewielka ilość dwutlenku węgla w atmosferze sprawia, że na Ziemi panuje umiarkowana temperatura. Lecz zwiększenie ilości tego gazu w powietrzu wzmocniłoby efekt cieplarniany, doprowadzając do wzrostu temperatury na całym świecie. Gdyby zawartość dwutlenku węgla w atmosferze rosła w obecnym tempie, przewiduje się, że średnia temperatura na Ziemi wzrosłaby do połowy przyszłego stulecia o 2-3 stopnie, powodując topnienie lodów w rejonach polarnych.
W efekcie nastąpiłby wielki przybór wody w Oceanie Światowym, sięgający 10 metrów. Najdrobniejsza nawet zmiana ilości dwutlenku węgla w atmosferze może się stać dużym zagrożeniem dla ziemskiego środowiska naturalnego. Obecny poziom przekraczający nieco 0,03% nie jest najwyższy w historii Ziemi. W czasach narodzin naszej planety było go o wiele więcej. Ziemia powstała ponad 4,5 miliarda lat temu w wyniku zderzeń niezliczonych asteroid. Podczas każdego zderzenia uwalniały się różne gazy, które utworzyły pierwotną atmosferę powstającej planety. Skład tej pierwotnej atmosfery wchodził dwutlenek węgla, a także para wodna i azot. Większość pary wodnej skropliła się i spadła na Ziemię w postaci deszczu, tworząc oceany. Azot jest głównym składnikiem atmosfery ziemskiej. Jego zawartość wynosi 80%. Zdumienie jednak budzi fakt, że w pierwotnej atmosferze ziemskiej dwutlenku węgla było 200 tysięcy razy więcej niż obecnie. Oczywiście efekt cieplarniany musiał być wtedy niesłychanie wielki, skoro nawet niewielka zmiana zawartości dwutlenku węgla powoduje duże zmiany klimatyczne. Rodzi się jednak pytanie, co się stało z tą ogromną ilością dwutlenku węgla, która istniała w początkowych okresach ewolucji Ziemi? Nasza podróż mająca na celu wyjaśnienie tej tajemnicy zaczyna się w niezwykłym miejscu. Świt wstaje nad Kuailinem, w rejonie autonomicznym Kuang-Si-Chuang w południowo-zachodnich Chinach. Ten krajobraz zachwyca obserwatora swoim nadzwyczajnym pięknem, niczym sceny z klasycznych chińskich malowideł. Rzeka Liyang, zmierzająca z północy na południe przez Kuailin, stanowi naturalne zwierciadło, w którym odbijają się wspaniałe dzieła sztuki stworzone przez przyrodę. Skalne wieże sterczą na obu brzegach rzeki na przestrzeni 100 kilometrów. Ten widok przywodzi na myśl zachwycające starodawne malowidła na długich zwojach. Piękno tego niezwykłego krajobrazu kryje jedną z zagadek Ziemi. Szczyty widziane z daleka tworzą krajobraz godny pędzla malarza. Z bliska jednak ukazuje się postrzępiona powierzchnia szaro-białych skał. To wapień z charakterystycznymi poziomymi warstwami i pionowymi szczelinami. Basen rzeki Liyang słynie jako kraina wapienia. W
Wapień, ważny składnik do produkcji cementu, wydobywa się w wielu miejscach tego rejonu, tak jak tu na przedmieściach Kuilinu. Właśnie w wapieniu kryje się klucz do rozwiązania naszej zagadki. W kamieniołomach przeprowadziliśmy proste doświadczenie z wapieniem. Chcieliśmy zobaczyć, jak się zachowuje w zetknięciu z kwasem solnym. Głównym składnikiem wapienia jest węglan wapnia, który w reakcji z kwasem daje dwutlenek węgla. Aby przyspieszyć reakcję, pokruszyliśmy wapień na mniejsze kawałki. Następnie zalaliśmy wapień kwasem solnym. Natychmiast rozpoczęła się gwałtowna reakcja chemiczna, w czasie której wydzielał się gaz. Reakcja trwała przez kilka minut. Plastikowa torba napęczniała jak balon. Kiedy gazem z torby zalaliśmy zapalone świece, płomienie zgasły. To wskazywało, że tym gazem był dwutlenek węgla. Wapień jest niezwykle bogaty w dwutlenek węgla. Z kawałka wielkości ludzkiej pięści można otrzymać do 40 metrów sześciennych tego gazu. Wapień jest więc wielkim magazynem naturalnego dwutlenku węgla. Rejon Kuilinu, który zdobią kopy i wieże skalne na przestrzeni wielu kilometrów we wszystkich kierunkach, jest bardzo bogaty w wapień. W tych postrzępionych górach zostały uwięzione ogromne ilości dwutlenku węgla. Jakie siły natury mogły przemienić gaz z atmosfery nowo powstałej planety w twardą skałę? Odpowiedź na to pytanie kryje się na powierzchni wapiennych skał Kuilinu. Na powierzchni wapienia w niektórych miejscach widać wzory przypominające chryzantemy. To skamieniałe koralowce pochodzące z pradawnego morza. Przyglądając się z bliska, można wyraźnie dostrzec gęsto ułożone koralowce. Można tu również znaleźć skamieniałości innych zwierząt morskich. Oto stromatopory, wymarłe zwierzęta zaliczane obecnie do gąbek. Zarówno koralowce, jak i stromatopory wytwarzały twarde szkielety wapienne. Dziwne, że pozostałości tych zwierząt morskich można znaleźć tu, w głębi lądu, w górach Kuilin. Wyjaśnia to dr Yuan Taosian, kierownik Instytutu Geologii KRASU, zajmującego się wyłącznie badaniem geologii rejonów wapiennych. Miejsce, w którym stoimy, było najwyższym punktem pradawnej rafy koralowej. Wokół Kuilinu, pośród pozostałości raf koralowych, często znajdujemy skamieniałości różnych organizmów morskich. Najczęściej są to skamieniałości zwierząt, które miały wapienne szkielety albo skorupy, takich jak stromatopory, koralowce czy ramienionogi. Stąd wiemy, że wapienie wokół Kuilinu są efektem aktywności organizmów morskich. Uważa się, że te złoża wapienia powstały w środkowym dewonie. Inaczej mówiąc, rejon Kuilinu był prawie 400 milionów lat temu dnem rozległego morza tropikalnego.
Cała malownicza sceneria Coelinu, wszystkie szczyty wznoszące się wzdłuż rzeki, znajdowały się kiedyś pod wodą. Trudno uwierzyć, że niezwykła kraina, którą dziś oglądamy, jest dziełem miliardów niewielkich zwierząt morskich. 400 milionów lat temu rozpoczął się proces trwający 200 milionów lat, kiedy to ogromne ilości dwutlenku węgla zostały uwięzione w twardych skorupach i szkieletach wapiennych, z których powstały wapienie Coelinu. Ich pokłady mają tu grubość kilkuset metrów, ale jak rozległy jest ten rejon? Spójrzmy na powiększenie zdjęcia wykonanego przez satelitę Landsat. Rzeka Liang płynie meandrami z lewego górnego rogu zdjęcia w dół na prawo. Wzdłuż jej biegu wyraźnie widać wiele małych kropek. Każda kropka to pojedynczy wapienny szczyt. Ta wyjątkowa formacja wapienna ciągnie się z północy na południe, tworząc pasmo o długości około 100 km i o szerokości od 2 do 30 km. Jednakże basen rzeki Liang nie jest jedynym rejonem w Chinach zbudowanym z wapienia. Jest ich znacznie więcej. Na mapie zaznaczono je kolorem białym. Mniej więcej czwarta część terytorium Chin jest pokryta skałami wapiennymi. To obszar pięciokrotnie większy od Japonii. W południowo-zachodnich Chinach, gdzie wapień występuje powszechnie, można znaleźć miejsca równie atrakcyjne jak Coelin. Należy do nich Shilin, kamienny las, gdzie na powierzchni 10 km kwadratowych sterczą niezliczone wapienne słupy o wysokości 20-30 metrów. Wapienie z Shilinu powstały w morzu nieco później niż złoża Coelinu, ale na terytorium całych Chin wiek skał wapiennych jest bardzo zróżnicowany. Niektóre powstały przed 2 miliardami lat, inne zaledwie 200 milionów lat temu. Łączna grubość warstw wapiennych uformowanych w różnych epokach dochodzi do 10 tysięcy metrów. Oczywiście wapienie występują nie tylko w Chinach, lecz także w innych rejonach świata. Ta ogromna ilość wapienia, każda jego najmniejsza cząstka powstała w morzach. Tak oto morskie organizmy przetworzyły znaczną część dwutlenku węgla z pierwotnej atmosfery ziemskiej w wapienną skałę. Gdyby z wszystkich wapieni na Ziemi uwolnił się dwutlenek węgla, ilość tego gazu w atmosferze wzrosłaby blisko 200 tysięcy razy i jego stężenie byłoby niemal takie jak w okresie powstawania Ziemi. Inaczej mówiąc, znaczną część dwutlenku węgla z pierwotnej atmosfery ziemskiej dzisiejsi turyści mogą oglądać w postaci kamiennego lasu w Chinach. Zadziwiające kształty skał w Shilinie i piękno wapiennych szczytów Coelinu są przejawem jednej z fascynujących cech naszej planety. Spośród wszystkich planet Układu Słonecznego tylko na Ziemi dwutlenek węgla z atmosfery został uwięziony w wapieniach, mimo że inne planety ukształtowały się mniej więcej w tym samym czasie co Ziemia, 4,6 miliarda lat temu. Przykładem tego, co by się mogło stać, gdyby na Ziemi nie zaistniały warunki sprzyjające wchłanianiu dwutlenku węgla, jest sąsiadująca z Ziemią Wenus. Dane nadesłane przez radziecką sondę kosmiczną Wenus mówią, że tamtejsza atmosfera jest bardzo gęsta. Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Wenus 90-krotnie przewyższa ziemskie. Głównym składnikiem jej atmosfery jest dwutlenek węgla, a temperatura sięga 480 stopni i jest wystarczająco wysoka, by stopić ołów. Jak mogło dojść do powstania takich warunków? Oczywiście głównym powodem jest położenie Wenus blisko Słońca. Intensywne promieniowanie ultrafioletowe szybko rozłożyło parę wodną z atmosfery Wenus na wodór i tlen,
wskutek czego nie mogły powstać oceany, siedlisko zwierząt morskich, bez których pochłanianie dwutlenku węgla i powstanie wapienia było niemożliwe. Duża zawartość dwutlenku węgla w atmosferze Wenus spowodowała bardzo silny efekt cieplarniany i powstanie środowiska niesprzyjającego narodzinom życia. Powierzchnia Wenus musi wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście dla nas Ziemia znajduje się znacznie dalej od Słońca, dzięki czemu nie nastąpił rozkład pary wodnej i mogły powstać oceany. W porównaniu z gorącą Wenus nasza Ziemia jest kwitnącą oazą. Dzięki nieustannej pracy mórz zawartość dwutlenku węgla w atmosferze utrzymuje się na niskim poziomie, a klimat jest w miarę łagodny. Morza zajmują 70% powierzchni Ziemi. Gdy tworzył się nasz świat, ogromne ilości dwutlenku węgla kłębiące się w atmosferze rozpuściły się w nowo powstałych morzach, a potem przekształciły w wapień w wyniku zwykłych reakcji chemicznych. Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze zaczęła się szybko zmniejszać. Do wytwarzania wapienia włączyły się miriady organizmów, które zrodziły się w morzu. Wśród nich dużą rolę odgrywały koralowce. Owocem ich pracy jest wielka rafa koralowa u wschodnich wybrzeży Australii. Ta niezmiernie ważna naturalna fabryka wapienia urzeka swoim pięknem. W ciepłych wodach mórz południowych żyją bajecznie kolorowe ryby i dziwne stwory o fantastycznych kształtach. Rafa koralowa bywa nazywana morskim lasem tropikalnym. Również tu żyje ogromna ilość różnorodnych zwierząt i roślin współistniejących i rywalizujących ze sobą, tworzących złożony system biologiczny. Występuje tu około 2000 gatunków samych ryb. Świat bezkręgowców jest tak bogaty, że wielu gatunków jeszcze nie sklasyfikowano. Rafa koralowa wszystkim udziela schronienia. Twarda substancja zwana pospolicie koralem to szkielet maleńkich koralowców tworzących kolonie. Ta kolonia składa się przypuszczalnie z kilku milionów polipów. Ich szkielet powstaje z dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie i z wapnia. W wodzie zawartość dwutlenku węgla jest 60 razy większa niż w atmosferze. Oto rafa koralowa w nocy. Jej powierzchnia wyglądająca za dnia jak kamień, w nocy ożywa białymi polipami. Koralowce należą do jamochłonów. Maleńkie polipy wyciągają czułki, aby schwytać plankton stanowiący ich pokarm. W błyskawicznym ataku porażają swoje ofiary śmiercionośnymi parzydełkami. Może się wydawać, że koralowce to małe organizmy bez większego znaczenia, ale to właśnie dzięki ich niespożytej energii wielkie ilości dwutlenku węgla przemieniają się w wapień, co w ostatecznym efekcie umożliwia życie nam, ludziom.
październiku i w listopadzie, miesiącach wiosennych na półkuli południowej, w wodzie pojawia się mnóstwo komórek jajowych koralowców z wielkiej rafy. Jakby w harmonii z wszechświatem dzieje się to w tygodniu po pełni księżyca. To prawdziwa eksplozja sił życiowych, a zarazem pierwszy etap w procesie przemiany dwutlenku węgla w skałę. Każda larwa koralowca ma zaledwie od 1 do 2 mm długości, ale wkrótce tak się rozpleni, że w efekcie powstanie duża masa koralu. W tym stadium koralowiec nie ma jeszcze szkieletu. Zaledwie w kilka tygodni po zapłodnieniu jaja powstała larwa przyczepia się do jakiejś twardej powierzchni, na przykład do skały, i zaczyna wytwarzać wapienny szkielet. Zdjęcia poklatkowe pokazują dokładnie proces wzrostu koralowca. Podczas pierwszych kilku godzin nie widać większych zmian. Wkrótce jednak zaczynają się pojawiać białe cząsteczki. Z upływem czasu z tych cząsteczek tworzą się jakby białe nitki, które zaczynają się rozrastać we wszystkich kierunkach. To kryształki węglanu wapnia, głównego składnika wapienia. Maleńki organizm zaczął wytwarzać szkielet z dwutlenku węgla i wapnia rozpuszczonego w wodzie morskiej. W 48 godzin później szkielet jest już uformowany. Widać to wyraźnie, gdy się popatrzy z innej strony. Koralowce, które zbudowały szkielet, zaczynają się rozmnażać przez pączkowanie. Jeden po drugim pojawiają się nowe polipy, które zaczynają budować własne szkielety. W wyniku wielokrotnego powtarzania się tego procesu szkielet koralowca rozrasta się do góry i na boki, tworząc ostatecznie dużą masę wapienną. Oczywiście zostaje do tego zużyta odpowiednio duża ilość dwutlenku węgla z morskiej wody. W następstwie tego rozpuszcza się w wodzie dwutlenek węgla z atmosfery, zastępując ten zużyty już do budowy szkieletu. A więc to koralowiec jest bezpośrednio odpowiedzialny za przemianę dwutlenku węgla z atmosfery w wapień. Nie tylko koralowce wykonują tę pracę. Robią to również inne organizmy, na przykład składniki planktonu mające wapienne skorupki, a także niektóre gatunki morskich glonów. Muł wapienny powstały z obumarłego planktonu i glonów wypełnia luki między koralowcami jak cement. Trud tych niezliczonych organizmów tworzy z rafy koralowej skałę. Rafa koralowa jest więc czymś w rodzaju fabryki wapienia. Ta trójwymiarowa mapa powstała dzięki danym uzyskanym za pomocą echosondy. Pokazuje usytuowanie jednej z raf koralowych. Wyrosła ona 50 metrów ponad morskie dno. Ma 8000 lat. Pod rafą znajduje się rozległa warstwa wapienia, podobnego do tego, jaki widzieliśmy w górach Kuelin. Zespół pracowników Australijskiego Urzędu Zasobów Mineralnych
i Uniwersytetu w Sydney prowadzi badania zewnętrznej strony rafy koralowej, używając do tego batyskafu. Chcieliby się dowiedzieć, jak gruba jest warstwa wapienia wytworzona przez rafę koralową. Batyskaf zanurza się powoli wzdłuż zbocza rafy koralowej, opadającego pod kątem 35 stopni. Na głębokości 100 metrów nie ma żywych koralowców, ale szara, postrzępiona skała jest bez wątpienia ich wytworem. Jeszcze 100 metrów niżej pokłady wapienia liczą sobie kilkaset tysięcy lat. Bliżej powierzchni koralowiec rozrasta się i staje się coraz cięższy. Rosnąca masa coraz mocniej ciśnie na podstawę, krusząc i zgniatając szkielety korali. W ten sposób te delikatne i lekkie twory przemieniają się w sprasowaną skałę wapienną. Ta ogromna masa martwej skały jest dziełem życia nieskończonej liczby pokoleń drobnych organizmów. Wapienie Kuejlinu musiały powstać w podobny sposób w morzu, które istniało na naszej planecie 400 milionów lat temu. Badania przeprowadzone za pomocą podwodnego aparatu wykazały, że grubość warstwy wapienia, na którym się wspiera wielka rafa koralowa, wynosi co najmniej 225 metrów. Gdyby wody wokół wielkiej rafy cofnęły się, odsłoniłyby wapienne pasmo górskie o wysokości ponad 200 metrów i długości około 2000 kilometrów. Jest to największa struktura utworzona przez organizmy żywe i zarazem ogromna składnica dwutlenku węgla. Podobne struktury z dawnych epok można znaleźć na suchym lądzie. Jedna z nich znajduje się w północno-zachodniej Australii, po przeciwnej stronie kontynentu. To sucha, bezludna, trudno dostępna kraina. Na północnym krańcu basenu Canning, jakieś 200 km na wschód od miasta Darby, znajduje się doprawdy bardzo dziwny rejon. Zda się, że wapienne urwiska skalne ciągną się w nieskończoność przez rozległą równinę. Te urwiska wznoszące się na wysokość około 80 metrów wystają z ziemi tak jak wielka rafa koralowa wyrasta z morskiego dna. Patrząc na pasmo wapiennych gór z wysokości 1000 metrów, uzyskujemy perspektywę, która pozwala dostrzec ich bliskie podobieństwo do wielkiej rafy koralowej. Aż trudno uwierzyć, że te góry też były kiedyś wielką rafą na dnie morza. Mówi kierownik Geologicznego Instytutu Badawczego Zachodniej Australii dr Philip Playford. Zbliżamy się do pasma Oscara. Rafy z okresu Devonu powstały ponad 350 milionów lat temu. I teraz idziemy po dawnym dnie Devońskiego morza. Te rafy zbudowały prawie całkowicie glony z rodzaju Calperius. To niezwykłe, że mogły one wybudować tak masywną strukturę. Pobierając potrzebny do tego węglan wapnia z morskiej wody, odgrywały ważną rolę w regulacji ilości dwutlenku węgla w ziemskiej atmosferze. Na budowę rafy potrzeba było bowiem bardzo dużo węglanu wapnia.
extracted a great deal of calcium carbonate from the atmosphere. Te skamieniałe organizmy są zupełnie inne od tych, które tworzą rafę koralową w naszych czasach. Przypominają mięczaki, ale są to niespokrewnione z nimi ramienionogi. Można tu również znaleźć koralowce, które dawno wymarły i różnią się od gatunków budujących dziś wielką rafę. 350 milionów lat temu koralowce odgrywały drugorzędną rolę w wytwarzaniu wapienia. Główna przypadła stromatoporom, które widzieliśmy w Guilinie, ramienionogom i glonom morskim. Dzieje przemiany dwutlenku węgla w skałę sięgają początkowego okresu istnienia naszej planety. Najstarsze wapienie na Ziemi zostały wytworzone przez organizmy żywe ponad 3 miliardy lat temu, w 1,5 miliarda lat po narodzinach Ziemi. Od tamtego czasu trwała nieustanna ewolucja koralowców i innych organizmów wytwarzających węglan wapnia. Ten proces, tak ważny dla obecnych form życia, odbywa się bez przerwy przez miliardy lat. Większość wapieni na Ziemi powstała ze szczątków takich organizmów. Obecnie atmosfera ziemska zawiera nieco ponad 0,03% dwutlenku węgla. Morza i bogactwo żyjących w nim organizmów przyczyniły się do stworzenia przyjaznego nam świata, który umożliwia naszą egzystencję poprzez utrzymywanie niskiego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Najwidoczniej jednak z powodu zużycia dużej ilości paliw, takich jak ropa naftowa i węgiel, poziom dwutlenku węgla w atmosferze stale rośnie. Rodzi się ważne pytanie, czy zdolność mórz do wchłaniania dwutlenku węgla i wiązania go w wapień jest wystarczająco duża, aby nie dotknęły nas skutki efektu cieplarnianego? Chociaż ta delikatna równowaga jest na razie zachowana, nasza cywilizacja zagraża jej coraz bardziej. Możliwe, że już ją naruszyliśmy. Powrót do fantastycznych szczytów Guilinu pozwoli nam dokładnie prześledzić cały obieg dwutlenku węgla w przyrodzie. Słowa Yanzhong, które po chińsku znaczą rozpływająca się skała, trafnie określają rejony zbudowane z wapieni. Zadziwiająca sceneria Guilinu jest dziełem nieustannego rzeźbienia wapienia przez wodę. Oto typowy krajobraz krasowy z charakterystycznymi kopami i wieżami krasowymi. Lecz woda ukształtowała nie tylko powierzchnię takich rejonów. Sącząc się przez pęknięcia i szczeliny w skałach, wyrzeźbiła świat równie zdumiewający jak baśniowe widoki Guilinu. Zgodnie ze starym chińskim powiedzeniem, nie istnieje góra, która by nie miała dziwnego kształtu, ani jaskini w swym wnętrzu. Również tutaj można znaleźć jaskinię. Wysokość tej wynosi 70 metrów.
Gdy się patrzyło na tę górę z zewnątrz, trudno się było domyślić, że w środku znajduje się fantastyczna grota stalaktytowa. Ten ogromny stalaktyt powstał w wyniku długotrwałego wydzielania się z wody węglanu wapnia. Rośnie bardzo powoli, zaledwie milimetr albo dwa w ciągu roku. Te nacieki wapienne muszą sobie liczyć kilkaset tysięcy lat. Woda rozpuszczająca wapień tworzy zarówno wieże skalne tam na górze, jak i oszałamiające groty stalaktytowe pod ziemią. Rozległe złoża wapieni powstałe przed milionami lat w morzu, dzięki związaniu dwutlenku węgla, powoli rozpuszczają się w wodzie, by powrócić do morza. Około 400 milionów lat temu rejon Kuejlinu stanowił dno tropikalnego morza, na którym osadzały się szczątki organizmów, tworząc grubą warstwę wapienia. Następnie w wyniku procesów tektonicznych dno morskie zaczęło się powoli wypiętrzać, aż wreszcie z wody wyłonił się suchy ląd. Natychmiast zaczął ulegać erozji pod działaniem opadów atmosferycznych. W tropikach wsiąkające wody opadów mają kwaśny odczyn, co oczywiście sprzyja szybszemu rozpuszczaniu wapienia. Woda przesączająca się przez skały powiększała szczeliny i pęknięcia, tworząc groty. Stopniowo przemieniała się w podziemną rzekę. Woda, narzędzie natury, rzeźbiła bez wytchnienia w wapieniu przez miliony lat. W wyniku erozji szczyty Kuejlinu już 2 miliony lat temu uzyskały postać podobną do dzisiejszej. Ten otwór wyrzeźbiony w skalnej ścianie wskazuje dawny poziom rzeki, który opadł wskutek ucieczki wód przez szczeliny w głębsze poziomy jaskini. Pozostałość dawnej groty, przez którą kiedyś płynął podziemny strumień, znajduje się teraz wysoko ponad dnem doliny. 20 milionów lat temu to miejsce znajdowało się poniżej powierzchni ziemi, a nad nim zwieszał się strop z grubej warstwy wapienia. Naszym przewodnikiem po jaskini jest profesor Yuan z Instytutu Geologii Krasu. Przekonaliśmy się, że podziemny strumień nadal tu płynie. Interesowała nas współzależność między rozpuszczaniem się wapienia i obiegiem dwutlenku węgla. We wnętrzu gór jest mnóstwo wąskich szczelin biegnących we wszystkich kierunkach. To ślady wody przesączającej się przez wapień i rozpuszczającej go stopniowo. Ta podziemna rzeka jest znacznie większa niż się spodziewaliśmy. Woda deszczowa spływa tu z powierzchni i zbiera się pod ziemią w wartkich strumieniach. Po drodze rozpuszcza duże ilości wapienia. Warto podkreślić, że w tej podziemnej rzece dwutlenku węgla jest 10 razy więcej niż w zwykłej rzece na powierzchni. To jakby odwrotność tego, co się dzieje w morskiej wodzie za sprawą rafy koralowej, gdzie żywe organizmy przekształcają dwutlenek węgla w wapień. Tu, pod szczytami Kuejlinu, podziemne rzeki na powrót rozkładają wapień. Ciekawi jesteśmy, dokąd podziemna rzeka niesie swój ładunek.
Podziemny spływ nie jest łatwy, ponieważ strumienie tworzą we wnętrzu gór prawdziwy labirynt. Gdybyśmy nie zachowali największej ostrożności, łatwo moglibyśmy zgubić drogę i wylądować nad przepaścią utworzoną przez podziemny wodospad. Na szczęście jest z nami profesor Yuan, który zna każdy szczegół trasy i bezbłędnie potrafi określić właściwy kierunek. Przebyliśmy pełne 15 kilometrów, zanim prąd prawie całkiem się zatrzymał. Znak, że zbliżamy się do ujścia rzeki. Pozostawiwszy za sobą ciemności jaskini, nagle znaleźliśmy się na rzece Liyang, gdzie rozpoczęliśmy naszą podróż. Do tej rzeki spływa cała woda z wapiennego masywu Kuilinu. Dwutlenek węgla z rozpuszczonego wapienia powróci do morza, gdzie znowu wykorzystają go morskie organizmy do budowy rafy. Z atmosfery do morza, z morza do skał i z powrotem ze skał do morza. Taki właśnie jest obieg dwutlenku węgla na naszej planecie. Piękne miejsca, takie jak Wielka Rafa Koralowa czy Góry Kuilin, kryją w sobie ślady procesu, który się rozpoczął na długo przed ich powstaniem. Średnia temperatura na Ziemi nadal wynosi 15 stopni, a zawartość dwutlenku węgla w powietrzu waha się w granicach 0,03%. Na straży tego środowiska, które jest naszym domem, stoją niezliczone zastępy maleńkich organizmów morskich. Film z serii Cudowna Planeta. Scenariusz i reżyseria Masaru Ikeo. Muzyka Yoichiro Yoshikawa. Zdjęcia Kiyoshi Yokokawa. Opracowanie telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst polski Jerzy Karpiński.